To jest odkład. W piątek go wstawiłem i przerobiłem swój ul. Miałem z niego bliźniaka. No. Kiedyś latem był tutaj. Z tej strony. Teraz robiłem z tej. I robiłem nadstawkę. Po to, żeby na zimę dać ocieplenie. W lato znowu na nim. No dobra, to widzimy jak odkład się przyje. Dostał trochę cukru. Tak to wygląda od góry. I w lato będzie dwa ule, żeby powiedzieć. Już pobrały miód, czy miód, cukier, gatunek nie wiadomo jaki. Tak wygląda po przeróbkach. Co tu macie? Tu jest ocieplenie. No. Teraz tu zrobiłem takie fajne rzeczy. Jak? Tu będzie doseczka na felc. I tutaj jest podłożone listewki, aby pszczółki mogły sobie przechodzić nad tym. To raz, dwa. Będę leczył kwasem, więc potrzebuję takiej metody, żeby ten kwas od góry podać i żeby coś włożyć, więc będę nasączał szmatki kwasem i kładę normalnie na te listki. No, teraz tak, tu jest taka sprawa jak taki zatwór, po to, żeby go sobie wyjąć i tutaj można włożyć przykładowo jakiś pojemnik albo na kwas na przykład. Takie pojemniczki są, gdzie kwas można nalać i on się sam dozuje. Albo zwyczajnie zrobimy, tutaj jest po to, żeby jak się otworzy, żeby można było przesuwać snozy na bok. O, do tyłu, żeby mieć miejsce po prostu na orys.
No dobra, tak to wygląda. Zobaczymy, ile sobie już tam te odbudowały. To wygląda. 4. Były 4 ramki odkładu. To zobaczymy. Jak to jest? Jak zaczną budować? Czy w ogóle będą chciały tak normalnie, prosto budować? Jeden biały plaster. O proszę. Piękny zbudowany. 24 godziny. Nie więcej, to prawie 24-48. No i tak wygląda modyfikacja. Tego ula. O, i tutaj obniżyłem równy spód do 33 cm. No i tak to jest. O. I tutaj będę sobie to będzie tak, że pójdzie snoza na to. Zmienimy tutaj rowek. Tutaj ten rowek po środku, albo węzę. Albo tylko tyle, że wosku nalejemy. Ewentualnie tutaj taki trójkątny. No i tyle. Dobra, teraz bym sobie go przyglądał. Co oni tam już zrobiły? Co one tu mają? Dobra. Trzeba dać cukru.